Hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie z tej strony LBK i znowu się ponownie wpadnie. Jestem troszeczkę spóźniony, ale to przez to po prostu, że odwaliło znowu nagrywanie, nie wiem z jakiego powodu wyjątkowo. Dzisiaj znowu gramy z kimś bardzo fajnym. Powiem wam, że tak jak powiedziałem, mówiłem o tym w poprzednim odcinku, uważam, że z tą osobą mi się po prostu bardzo przyjemnie gra i tym chcę zostać. Fuck, czekam. Aj, niestety nie udało się tutaj przeżyć. Ja będę musiał sobie to zapisać, iż muszę to potem edytować. W sensie tej paladinizy właśnie ten odcinek. Ale to za chwilkę w sumie. Cóż, seriska znowu. Może niektórych to dziwić, może nie. Szybko leczenie. Aj, nie zdążyłem. W sensie zdążyłem, ale nie było wystarczająco. Cholera, jaki pokus oni dostają. Straszny. Ja nie jestem w stanie ich wyleczyć, jak słowo daje. To jest dla mnie niesamowite, bo staram się ile mogę. Może nie było to atrakcyjne wcześniej, ale naprawdę robię ile się da do leczenia. Znaczy nie fajnie, że nasz przyjaciel ma tutaj towarzysz, ma 170 pingu, więc to, że nie za dobrze u niego to wygląda. To jest bardzo, bardzo niedobrze. Znaczy ta wyjątkowo mnie ta tankująca Eevee nie boli aż tak. Ale no dostajemy ewidentnie pierdziel na tutaj tak mówiąc. Zobaczcie ile ja leczę, ich po 2-3 osoby i nie jestem w stanie ich wyleczyć, to jest chore wręcz. Nie jestem w stanie zrobić tam żadnego damage'a w międzyczasie, nie? Znaczy mógłbym teoretycznie, prawda? Lewy przycisk myszy, prawie przycisk myszy wymieniać, ale to jest wszystko co ja mogę i to jest problem. Okropny problem wręcz. Tak patrzę na mój ping, ale wszystko jest u mnie w porządku, więc to nie jest wina serwera, tylko wina po stronie niestety naszego towarzysza tutaj leży. Panie Mako, wciąż wziął naprawdę tą legendarkę pod tarczę, która zostaje. Nie jest ona najlepsza, szczerząc, nawet mimo tego, że to jest ta mapa. Bardzo zostaje mi pierwszy, oj, bardzo będzie problem. Z mojej strony, natomiast no nie jest to dobrze, ewidentnie tutaj będzie problem tutaj z tym wszystkim. To powiedziałbym, że delikatnie mówiąc duży. Nie, kupa, no. Ja tutaj też długo nie przeżyję. Kazał sobie wejść ulicę, to zrobię, no ale cóż, i tak nie jestem zbytnio zwolennikiem tego, co się dzieje. Może Terminus tutaj dałby radę, gdyby właśnie wbił ze swoim ultem, to by było bardzo spoko. Ale on nic tego nie miał, tak mówię, nic drodzy. No, niczego innego, tak jak mówię, się nie spodziewałem, no ta pierwsza to była jakaś masakra, zostaniemy w strasznym piecie. Minimum mojego leczenia, które było najwyższe z możliwych, które mogłem zrobić, moim zdaniem, znaczy, może bez przesady, też troszkę przeginam tutaj, jak tak mówię, ale najwyższe z tych, które powiedzmy zrobiłem, zrobiłem z mojej strony. There is vehicle together. Nie będzie, tylko kurde, strasznie mi się to nie podoba. Ta półskrupa, to jest dla mnie. Mimo, że to jest ta mapa, ona jest strasznie otwarta, ale ta legendarka i tak mi się tak cholernie nie podoba u tego Makoi. Czy jakkolwiek się to inaczej odmienia. Strasznie. Natomiast wziął. Czas trwania tarczy. To nie jest też moim zdaniem jakaś ultra legendarka. U Torvalda. Mimo wszystko. Czekam tam na lepszą sytuację, tylko dla troszeczkę naszego trochę za późno go użył moim zdaniem. Znaczy, ale też się nie mógł spodziewać tego. Szkoda, że ja go użyję w takim momencie, myślałem, że tam szczerze więcej osób zgarnę. Okej, dobrze idzie na razie, to się przyzwoicie powiedziałbym, bo na razie mamy tak jakby troszkę przewagi mimo wszystko. Leczenie też nie jest najgorsze z mojej strony, więc jestem zadowolony. Strasznie nam za to robią kautami, jak widać tej szkody, no ale tego można było się spodziewać, tak, no wziąłem seriskę w końcu. Do tej szkody leczę troszeczkę. Naszego tej baka. Który bynajmniej nie jest baka, jak już tak nawiązujemy do poprzedniego odcinka i chińskich bajek. Przepraszam wszystkich, którzy w tym momencie bardzo. Ale coś, jakieś głupie żarty muszą się pojawić, żeby nie było zbyt sztywno i żeby nie było, że się bardzo przejmuje tym meczem, bo jakoś, no, pewnie teraz dużo punktów jeśli przegramy, ale to nie jest jakiś taki mecz, że wiecie, że muszę się bardzo przejmować od razu i że będę płakał. To nie jest jeden z tych meczów, gdzie naprawdę czuję się, a nie, supportowałem tego Fernanda na końcu przy nim, po prostu nie umiem w końcu
zadowolenia chyba. Tego, z tego, że mi się wtedy udało. Powiedzmy. No bo chyba tak mogę to powiedzieć, że to właśnie ze szczęścia bardziej zapomniałem o tym, że nie zdążyłem do tego leczyć. Au! Ała! Ała, bardzo ała. To było bardzo ała. Bardzo ała nawet. Dobra, więc to skupię sobie schronienie. Nie jest mi ono aż tak ultra potrzebne, ale jestem tak jakby jego, bardziej jego zwolennikiem niż zwolennikiem aktualnie Kronosa, bo nawet nie wiem, czy dam radę na niego uzbierać. Zobaczymy, jak się potoczy mecz. Jeśli teraz będzie drugi punkt dla nas, dla naszego teamu, to może być różnie. Ultra nadal bym save'ował, więc znowu bym save'ował ulty, jeśli mam już to mówić. Chyba, że zrobię kombo z Terminusem. Ale to on by musiał zacząć rzutować pierwszy, prawda? Musielibyśmy mieć taką sytuację do tego odpowiednią. Okej, udało mi się przeżyć. Ale nie na długo niestety. To ukrycie u Stalina niestety wygrało. W ogóle czy on mnie widział? W sensie tak jakby ja byłem te widoczny, tak mi się wydawało. Najmniejsza, może mi się tylko... Może rzeczywiście po prostu jakiś bug powtórzy. Już tam lecę. Mam nadzieję, że zdążę, chociaż nie zdążyłem niestety. A, ani jednego, ani drugiego nie zdążyłem uratować. To najgorsze. Chodź ty, Terminusie, no. Ty bynajmniej nie... Nie... Zdradziecki Brutusie. Cofnę się, bo muszę się sam podleczyć też przede wszystkim tym moim healem. Jakkolwiek to kupi, nie wiem, czy to filmując kogoś, po prostu muszę się sam wyleczyć. Czego się nie spodziewałem, to jest Eevee, tak? Strasznie mocny plant też, jeśli jest dobrze grany. Wcześniej tego nie było tak widać, bo to po prostu nie było aż tylu graczy dobrych w tej postaci. Natomiast wydaje mi się, że ona też została w pewnym momencie pusta, nie jestem tego pewien 100%, tak więc wiecie, nie jestem tego zgadza, że to na 100% tego się stało. Cholera, znowu dostałem od Shelly. Nie jestem w stanie sobie z nim na razie poradzić, w sensie on mnie bardzo mocno one hit killuje. Jeśli można tak powiedzieć. No ale niczego innego się nie można spodziewać w postaci, która jest, tak jak mówiłem już wielokrotnie, snajperem. Można się ze mną kłócić, ale dla mnie ta postać jest, była i będzie snajperem. Ponieważ no, jest one-shooterem, tak samo jak Grover. Grover też jest dla mnie snajperem. Jest to po prostu pojedynczy atak z bardzo dużą odległością między strzałami. Między rzutami w sumie. Nie ma też możliwości przeładowania. Tak samo Shalin. W sensie przeładowanie jest oczywiście pomiędzy strzałami, ale to jest takie przeładowanie jakby nie do końca, można powiedzieć. Znaczy nie wiem, jak to do końca nazwać. Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. Do grupy snajperów zaliczam w tym momencie Shalina, Kinesy, Strixa i Grovera. Jeśli mam być szczery. Zatem duże odległości do Grovera to się jeszcze odnosi, tym bardziej, że on ma to skalowanie swojego damage'a na odległość, tak by the way. Nasza nie po prostu ma łuk, tak? To nie jest kusze samopowtarzalne, czy coś tego takiego. To jakiś bardzo fajny overwał, już sobie od razu przerwałem leczenie, żeby jego móc podleczyć, bo widziałem, że on jest w dużo gorszej sytuacji niż pozostaje moi tej sojusznicy. Ja na razie czekam na przeciwników znowu, kolejnych. Tak podleczę, oho, pan Shalin. Dziękuję. Fuck. Nie zdążyłem rzucić ulta. Chciałem już go rzucić tak, żeby chociaż tam mieli, wiecie, cokolwiek pomoc ode mnie. Musimy się zgrupakować, bo będzie słabo. Nawet jeśli ma koło użył ulta, musimy wrócić. Musimy wrócić, żeby oni tam nie popadali, no bo właśnie to jest, kurczę, problem, że oni potem padną i... Wydaje mi się, że to jakaś cinka była, trzeba być, tak? Fuck! Nie zauważyłem, żeby to... Jest zmarły, nie. Wyprzyłem totalnie tego ulta, ja go skopałem. Nie zwróciłem uwagi na to, że nikt tam nie żyje. Myślałem, że on tutaj jest, bo to był bug. Tak, to jeszcze skupię na tankach. Przepraszam, mój błąd. Duży mój błąd. Który możemy przypłacić bardzo mocno potem. A jeśli się leczą, ale... Moim zdaniem brakuje nas regrupa. Teraz. Czyli grupowanie się, jeśli wiecie, o co mi chodzi. Oczywiście. Tutaj leczenie oczywiście dla baka. Ja się tutaj wycofam. Raz. Polatam troszeczkę przy punkcie, nie? Fizycznie raczej. Dobra. Za Terminusa. Ale też na niebie się zdało, no bo ja już miałem Eevee na plecach. Znaczy, to było oczywiste, że ja ją będę miał na plecach. Tak ona skacze jak powalona. Absolutnie nie było opcji, żeby mnie ty nie zauważyła. To jest jedyne miejsce w ogóle bezpieczne, które mogę tak jakby na punkcie sobie zrobić. Okej,
ja tutaj poczekam przy baku. Jeśli nie wychodzą tak bardzo. O, Charlie tutaj będzie leciał. On do baka się dobrał, powiedzmy. Dobra, da mi się dobrał Torvald. Torvald, wiem jak byśmy się musiał brzmieć. Ale jeszcze raz. Cholera! Chciałem ukryć, nie zdążyłem, i mnie zabiła. Przepraszam, to moje przesadne. Za te moje przesadne reakcje niektóre, ale naprawdę tak to wyglądało u mnie. W sensie wkurzyłem się teraz zdecydowanie na to, co się stało. Totalnie nie było to dziewczyn bardzo zamierzone. Dobra, udało się zabić. Cholera. I teraz już wszedłem na punkt, żeby przedłużyć overtime, tak? Może jeszcze zdążą. Nie. No i nie jestem zadowolony z mojej gry. Mogło być lepiej. Ten ult był strasznie, strasznie zmarnowany. Nie wiem, czy to nam przegrało mecz do końca, ale na pewno nie byłem z tego zadowolony. Mecz na dodatek krótki jak na 3 rundy, prawda? No przede wszystkim pierwsza była bardzo, bardzo krótka. Tutaj oczywiście oberwałem, pewnie mnie zabiła. Tak, dokładnie. Pewnie jeszcze dobiła baka, czy nie? Nie, znaczy bo nie, terminus. No nic, moi drodzy, przepraszam najmocniej za ten mecz. Nie wyszedł mi ewidentnie. Straciłem 10 punktów. Już tutaj patrzę na tabelę. No 95k. Niby okej, ale niewystarczający jak dla mnie. Statystyki też takie mech. No 16, 11, jakby tak patrzeć, eliminacje wszystkie. To jest moja opinia, tak? Moje opinie nie poszło najlepiej, ale nie było jakoś ultra źle. Chociaż mówię tutaj bardziej w kontekście teamu, że mój team raczej chyba nie był aż taki zły. Trochę mnie boi ten damage u Wiktora. Troszkę za mały, ale... Kwestia się deadów w tym wypadku, w ogóle u wszystkich. Oprócz Terminus jako jeden chyba zachował takie w miarę fajne statystyki. Wiesz, Makoa też jakiś ultra złych nie miał, tylko że odwrócony po jednym względem. Terminus, ale nie przedłużając, moi drodzy, mam nadzieję, że wam się podobało. Pamiętajcie, że możecie zostawić suba, dać łapkę, jeśli macie zrobić z pieniędzmi, dać donate, jeśli macie zrobić z wolnym czasem, zapraszam was na naszego Discorda. A jeśli z wami żegnam, do zobaczenia i na razie.